Ukraińcy oburzeni tłumaczeniem Netflixa. Chodzi o słowo banderowiec Ukraina. Netflix zmienił tłumaczenie słowa banderowiec w rosyjskim filmie. Platforma streamingowa Netflix skorygowała angielskie napisy do rosyjskiego filmu Brat 2, po tym jak poprzednie tłumaczenie, w którym słowo banderowiec przetłumaczono jako ukraiński nazistowski kolaborant, wywołało oburzenie wśród ukraińskich internautów. Obecnie w angielskich napisach do filmu zamiast Ukrainian Nazi Collaborator jest słowo banderite, pisze w środę ukraińska redakcja BBC. Według jej źródeł w Netflixie tłumaczenie zmieniono zgodnie ze standardową procedurą stosowaną w takich przypadkach. Od początku czerwca w niektórych krajach na Netflixie można oglądać filmy rosyjskiego reżysera Aleksieja Bałabanowa, Brat i Brat 2. Na Ukrainie od 2015 roku Brat 2 jest zakazany w związku ze stosunkiem jego bohaterów do Ukraińców, pisze BBC. W tłumaczeniu na angielski jednego z dialogów filmu Brat 2 słowo banderowiec przełożono na Ukrainian Nazi Collaborator, czyli ukraiński nazistowski kolaborant. Wywołało to oburzenie w ukraińskich mediach społecznościowych, a niektórzy internauci nawet informowali o anulowaniu subskrypcji platformy, podkreśla BBC. Oleksandra Ustinowa, ukraińska deputowana, napisała w środę na Facebooku, że w związku z tłumaczeniem parlamentarzyści zaczęli zwracać się do Netflixa, a ona sama skontaktowała się w tej sprawie z ukraińską diasporą w Dolinie Krzemowej. Dodała, że po kilku godzinach tekst we wszystkich miejscach został zmieniony. Słowo banderowiec pochodzi od nazwiska Stepana Bandery, przywódcy jednej z frakcji organizacji ukraińskich nacjonalistów. Jej zbrojne ramię, Ukraińska Powstańcza Armia, jest to odpowiedzialne za prowadzone w latach 1943-1944 czystki etniczne na ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej,